A dziś, moi drodzy, piękna pogoda. Minus 4, diametralnie temperatura się zmieni za kilka godzin, bo lecimy do Turcji. Dzięki za podwózeczkę. Jak to będzie wrócić do Turcji? To pewno fajnie gdzieś tam uda nam się stworzyć Team Spirit. Opowieść drużynie na pewno ten wyjazd był tygodniowy, także dużo czasu żeśmy razem z chłopakami spędzili. Można było się z jakimiś zawodnikami lepiej poznać. Więc budować też lepszą relację. No, Turcja sama w sobie, no Antalya, bardzo piękne miasto. I teraz Stambuł. Tak, no Stambuł też piękne miasto, co prawda bardzo duże i trochę nie w moim stylu, bo jak mówimy, że Warszawa jest duża, to Stambuł jest chyba 3-7 razy większy. No jest to miasto. Jest to już lekka przesada, ale też na pewno ciekawe miejsce. Turcja żyje koszykówką, także też na pewno będzie sporo kibiców i mecz będzie ciekawy. What? How can I help you? You paid for this? Dzień dobry, legioniści, z tej strony Klaudia z Legia Media Team i dzisiaj zabieram Was w podróż do Stambułu razem z naszą drużyną koszykarską. Zmagania w drugim etapie FIBA Europe Cup zaczynamy od Stambułu i drużyny Basza Krzech. Nie najłatwiejsza nazwa, sprawdźmy, jak poradzą sobie z nią nasi koszykarze. Z kim jutro gramy? Z Maczeszekir w kolei. Jutro gramy z drużyną Basza Krzech w kolei. Czego ode mnie potrzebujesz? Żebyś powiedział, z kim jutro gramy. Jutro gramy z drużyną turecką Basza Krzechir. Basza Krzechir? Nie, inaczej. Tyşekkürü? Tyşekkürü. Siekiera. Tyşekkürü i Stambuł. Znowu się widzimy. Z kim gramy? Z drużyną z Turcji. A jak ta drużyna się nazywa? Na pewno ma w nazwie Stambuł. Krzechiry, Basza Krzechiry, kolei, Istanbul, Tyşekkürü, kebab, shawarma. Z kim gramy? Baksı Seşir. Başakşehir. Başakşehir. Chyba zaliczona. Ludzie na świecie mają w tym problem. To co wygląda? Başakşehir. Gdzie to? Başakşehir. Gdzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Crew, be ready for departure. So Ray, gdzie jesteś? Mieliśmy czar. W Turcji. No tak, jestem w Turcji. W Polish? You forgot. Jestem z Turcji. Zwiedzanie Stambułu, a właściwie azjatyckiej strony Stambułu, rozpoczynamy od jednej z największych nekropolii na świecie. Na niektórych nagrobkach, skierowanych tylko w jedną stronę, znajdują się wyrzeźbione herby tureckich drużyn. To pokazuje jedno. Miłość do swojego klubu i miłość do swojej drużyny jest ponadczasowa. Sześć tysięcy kroków po Stambule i mamy oto pierwsze przejawy basketu. We'll be right back.
Większość turystów odwiedzających Stambuł zostaje po tej europejskiej stronie, odwiedzając najstarsze zabytki historii, najważniejsze ośrodki kultury. My jesteśmy dzisiaj na azjatyckiej stronie, w dzielnicy Üsküdar. To jest najstarsza dzielnica mieszkaniowa w Stambule. Tęskni tutaj życie cały czas, jest dużo emerytów siedzących na ławkach, jest dużo studentów. W godzinach szczytu większość mieszkańców wraca z europejskiej strony promem tutaj do Üsküdaru. No ale w weekend to miejsce tętni życiem i swoim biegiem czasu. Tak jak widzicie, wieje, to znaczy, że jesteśmy nad wodą. Za moimi plecami strona europejska, błękitny meczek Hagia Sofia. Dzisiaj do nich nie dotrzemy, ale poniżej zostawiam Wam vloga z zeszłego roku, kiedy to graliśmy z Galatasaray i razem z Patrycją trochę Wam o tych miejscach opowiedziałyśmy. Tak jak widzieliście na początku odcinka, pytaliśmy naszych zawodników, jak prawidłowo wymawiać po turecku nazwę dzisiejszych przeciwników. Nie było to łatwe zadanie, dlatego dzisiaj postanowiliśmy zapytać o to samo kibiców drużyny. Gospodarzy, zobaczcie, co nam powiedzieli. Today is the game of... Bahçeşehir. And? Legia Warszawa. Bahçeşehir. Okay. Warszawa. Bahçeşehir Kalıç. Bahçeşehir Koleji. Bahçeşehir Kalıç. And the Polish team? Polish name? Warszawa. Legia Warszawa. How you say it? Bahçeşehir Koleji. Legia... Which one is the country? Warsaw is city. Ah, okay. Legia Warszawa.